czwarty międzynarodowy szczyt klimatyczny Together. Podczas tego wydarzenia specjaliści, eksperci ze świata biznesu, polityki, a także nauki spotykają się, aby rozmawiać o środowisku i o tym, co tak naprawdę każdy z nas może na rzecz niego zrobić. Ze mną jest pan Jarosław Broda, członek zarządu Baltic Power. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W takim razie zacznijmy może od kwestii farm wiatrowych, ale tych, co akurat są na morzu. Dlaczego warto na nie stawiać i jak duża jest ich efektywność w porównaniu do takich, które możemy zobaczyć na lądzie? Jest parę argumentów, dla których warto patrzeć w stronę morskiej energetyki wiatrowej. Na pewno warto może na początek wspomnieć o tym, że w ogóle potrzebujemy wzrostu ilości tej odnawialnej energii. Ona jest potrzebna dla chronienia klimatu, ale ona również jest potrzebna dlatego, żeby polski biznes mógł się rozwijać. Również jest potrzebna dlatego, żeby międzynarodowe inwestycje chciały się odnaleźć tutaj w Polsce. Bo bez zielonej energii jest coraz trudniej takie inwestycje, które będą nastawione na eksport, ściągać. No i w ramach tego pakietu różnych technologii, które mamy, mamy fotowoltaikę, mamy wiatr na lądzie, no i mamy wiatr na morzu. I może parę elementów. Jeden jest taki, jak mieliśmy okazję obserwować niedawno kwestię ustawy 10H, czy ustawy odległościowej, wiatraki na lądzie budzą trochę kontrowersji. Budzą trochę kontrowersji, są lokalne społeczności, które mają wątpliwości. No, one są w jakimś stopniu pewnie uzasadnione. Tego problemu w ogóle nie mamy w wypadku morskiej energetyki wiatrowej. W Polsce już wiele lat temu podjęto decyzję, że wiatraki morskie mogą być minimum 25 km od wybrzeża, to znaczy, że będą praktycznie niedostrzegalne z jakiejkolwiek polskiej plaży. Innym takim argumentem za morską energetyką wiatrową jest jej efektywność. Na pewno pani, jak i państwo byli nad Bałtykiem na wakacjach. Wiemy, że tam różnie bywa z pogodą, ale jedno jest pewne, zawsze będzie wiało. No więc te wiatraki na morzu produkują od 50 do 100% więcej energii na tą samą jednostkę mocy w porównaniu do wiatraków na lądzie, po prostu dlatego, że jest więcej wiatru. Możemy też jednocześnie, ponieważ jesteśmy na morzu, postawić wyższe wieże, możemy postawić większe wiatraki. Dla porównania, najczęściej spotykane wiatraki na lądzie w tej chwili w Polsce to są 2,5 i 3 MW. Największe, najnowocześniejsze technologie to jest, dochodzą do 5 MW, ale praktycznie ich się w Polsce nie instaluje ze względu na ograniczenia środowiskowe. Natomiast te wiatraki, które my planujemy zamontować w projekcie Baltic Power, mają 15 MW każdy z nich. Jest to duży przeskok, jeśli chodzi o tą moc. Zalety już mamy wymienione. W takim razie teraz zapytam o rozwój i dalsze plany, o rozwój projektu Baltic Power. Z Baltic Power jest na finalnym etapie rozwoju. To znaczy, że jesteśmy na końcówce uzyskiwania wszystkich niezbędnych pozwoleń. I to jest długi, skomplikowany proces. On jest jeszcze bardziej skomplikowany niż w przypadku energetyki lądowej. W związku z koniecznością uzyskiwania serii różnych analiz i pozytywnych opinii od różnych agentów rządowych. Ale dobiegamy do końca tego procesu. Ile jeszcze czasu? W tym roku powinniśmy zakończyć development. Jesteśmy również na etapie finalizacji umów z głównymi wykonawcami. No i tutaj mierzymy się z tym, czym jeszcze mierzą się wszyscy, czyli inflacją, czyli globalnym, bardzo dużym popytem na produkty offshore'owe. Bo warto pamiętać, że ta konkurencja o zasoby dla offshore'u to nie jest tylko konkurencja między różnymi projektami wiatrowymi, ale to jest również konkurencja z całym sektorem oil and gas. To są w pewnym stopniu ci sami ludzie, w pewnym stopniu to są ci sami dostawcy. I to jest duże wyzwanie. Jeśli chodzi o to morze, no to tam mamy, powiedzmy, no nieograniczony, to za dużo powiedziane, teren, ale no znacznie większy niż ten na lądzie. I ile my takich jeszcze właśnie tych wiatraków, tych elektrowni wiatrowych na morzu potrzebujemy, żeby no to już ten efekt nas zadowolił, jeśli chodzi o tą pozyskiwaną energię?
Czy cały czas będziemy mieli za mało, nawet jeśli ten projekt się zamknie i dążymy do tego, żeby cały czas tych elektrowni było na morzu więcej, czy to już jest finał? Ja myślę, że absolutny minimum to jest 11 gigawatów, czyli realizacja pierwszej i drugiej fazy, która już, właściwie to jest prawie między 11 a 15 gigawatów. I to jest absolutne minimum, które pozwoli bardzo poważnie wpłynąć na polski system energetyczny. Natomiast polski Bałtyk, jego potencjał jest szacowany na 25 do 30 MW i szkoda byłoby go nie wykorzystać. Więc przyszłością tej dalszej fazy jest magazynowanie energii. Magazynowanie czy to za pomocą wielkoskalowych baterii, czy to za pomocą energii chemicznej, takiej jak wodór. No i życzymy, żeby tutaj udało się zrealizować te projekty. To by było na pewno duże takie wsparcie polskiej energetyki. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.